Dzień dobry Szachowa Polsko. Witam serdecznie na kolejnym filmie przygotowanym przeze mnie. Myślałem o tym, żeby rozpocząć nowy taki cykl filmów. Także koniecznie dajcie znać w komentarzu i ewentualnie, jak Wam się podoba to, co dzisiaj przygotowałem dla Was, to zostawcie też kciuka w górę pod, pod materiałem. Jeżeli się przyjmie dobrze, to może. Regularnie tego typu filmy będę dla Was wypuszczać. A o co chodzi? Będę Wam pokazywać moje partie z Title Tuesday. Można je nazwać perełkami. Nie wszystkie wygrane będą jakościowo jakieś świetne. Czasami też pokażę przegrane partie, ale przede wszystkim chcę się skupić na zawodnikach bardzo dobrych, czyli głównie arcymistrzach z rankingiem 2900. I partia, którą dzisiaj dla Was omówię, jest właśnie z turnieju z Title Tuesday, rozgrywanego w czerwcu 2021 roku. Mniej więcej chronologicznie będę z tymi partiami jechać. No i grałem z Jospem. Teraz zawodnik regularnie posiadający ranking 3000, czasami nawet 3100. Nazwisko Alcantara, ale no głównie znany Wam na pewno jako Jospem. London System tak powszechnie ceniony. Uwielbiany debiut na całym świecie. Idea tego debiutu jest bardzo prosta. Stawiamy taką strukturę pionową, która nie przeszkadza gońcowi czarnopolowemu działać już tutaj, więc tego gońca nie ograniczają te piony i również pozwalają temu gońcowi działać na przykład po tej przekątnej i po tej przekątnej. Niuansów jest tutaj dużo więcej, kto wie, może kiedyś kurs. Debiutowy o Londonie zrobię, to wytłumaczę wam więcej tajników tego debiutu. Jaspem dość mało inwazyjnie reaguje na, na Londona. Po prostu wyprowadza figury. Tutaj większość osób bije pionkiem E, ale ja często robię na odwrót coś niż więcej większość osób, więc zbiłem pionkiem C. Kończymy rozwój. I w sumie rozwój już jest zakończony. Białe stoją tutaj trochę przyjemniej z uwagi na to, że mają delikatną przewagę w centrum. Widzimy, że mamy piona na czwartej linii i to co chcę zrobić, widzimy, że mamy gońce wycelowane w króla przeciwnika. Skoczek hetman też tam mają jakiś potencjał, więc chcę trochę zdobyć przestrzeni, zabezpieczyć jednocześnie skrzydło hetmańskie, na którym Jospem ewidentnie będzie chciał grać i no i po prostu atakować króla przeciwnika, A3 ruch profilaktyczny, między innymi przeciwko ruchowi skoczek B4. B5, żeby oczywiście prowadzić jakąś grę na skrzydle hetmańskim, no i gram E4, zdobywam centrum. Bardzo często chcę zagrać E5, zdobywając jeszcze więcej przestrzeni, dodatkowo zdobywając pole dla skoczka na E4, który w przyszłości może stanąć na osłabionym polu D6. Wieżę włączam jeszcze do gry, hetman b6, gońc e3, żeby bronić tego piona, gońc na f4 nie jest jakoś szczególnie potrzebny, tutaj oczywiście grozi ruch d5 z atakiem jednoczesnym na skoczka oraz hetmana, dlatego Jospen teraz blokuje centrum, ja oczywiście jestem zobligowany zagrać ruch e5, zdobywający właśnie tę przestrzeń, o której mówiłem, skoczek idzie na d7, no i gram skoczek b3, Ruch D5 osłabił pole C5. Ten skoczek na D7 wiecznie tu nie będzie stać, gdyż skoczek raczej zmierza na pole F8, żeby bronić neurologicznego punktu na H7, ponieważ te dwie lekkie figury króla nie będą bronić więc to są potencjalni obrońcy czarnego monarchy. Skoczek A5 w celu wymiany tutaj możliwe, że mogłem być na A5. Ale stwierdziłem, że skoczek na bandzie, nawet jak pójdzie na C4, wycofam się gońcem, i ten skoczek może ładnie tutaj będzie stać, ale nie bardzo będzie miał jakieś perspektywy. A ja na przykład będę mógł w przyszłości zagrać B3 i tego skoczka po prostu stąd wygonić A goniec tutaj widzimy asekurowałby te pola, i ten skoczek tutaj w żaden sposób nie mógłby na żadne z tych pól pójść. Także wykorzystuję tutaj też taką mini taktykę. Oczywiście nie można do spodu wziąć na c5, gdyż po biciu hetmanem jest ruch b4 z widłami na hetmana oraz skoczka, więc Jospem unika wymiany, idzie skoczkiem na f8 no i na pewno mogę być zado zadowolony z posiadania takiego super skoczka na, na polu c5 Go z g5 w celu wymiany czarnopolowych gońców no i kontynuacji ataku może potem po czarnych polach, gońce wymieniłem na ruch B4 nie chciałem na początku reagować. Teraz dopiero zbiłem i tu prawdopodobnie trzeba było powoli zagrać przeciwko temu skoczkowi na A5, Gdyż czasami tak w szachach jest, że jeżeli przeciwnik ma jakąś słabą, źle usytuowaną figurę, to po prostu gramy przeciwko tej figurze, co generalnie komplikuje całą grę przeciwnikowi. I tu należało po prostu zagrać wieża C3 kontrolując pole B3 jednocześnie Chcąc dublować się na linii C i wywierać tutaj nacisk na gońca na C8, czy też na polu na C7 jakby wieża wylądowała, to może się też wieża tutaj jakaś przyłączyć do ataku na króla. Ja niestety często mam tak, jak widzę, że można brać pionka, to pionka biorę. No i tutaj pozwoliłem na kontrę przeciwnikowi, dopuściłem do ruchu skoczek. B3, bardzo groźnie wyglądające posunięcie, po prostu poskoczek B3, no niestety jest gońc B A6, gońc na 6 jest niebroniony i, i tutaj straty materialne byłyby nie do uniknięcia. Więc ja postanowiłem oddać jakość, chociaż można tutaj było jeszcze zachować zimną krew, zagrać wieża C3 i oddać tego piona na D4, no i tam jakieś szalone warianty. Ale w blicu czasami lepiej zagrać ruch obiektywnie słabszy. Ale dające trochę łatwiejszą grę, nad którym nie muszę jakoś super dużo myśleć. Tu myślałem dużo 38 sekund, ale stwierdziłem, że ten skoczek z tym pionkiem to jest wystarczająca rekompensata za to, że stoję w tej pozycji bez jakości. No, skoczki w, w blicu to są najgroźniejsze figury. Skoczki z jak to się mówi. Król H2 zagrane profilaktycznie, żeby zejść z pierwszej linii. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się że od razu zostanę wynagrodzony przez los ruchem wieża C7 i o to chodzi, że teraz wieża na C1 bita nie będzie z szachem, bo króla nie ma na G1 i po prostu Jospen podstawił proste widełki no, no nie wiem, nawet szczerze mówiąc no dość szybko zagrał 4 sekundy ale to nie był primów, więc musiał się zorientować, że ten król tutaj zszedł i odzyskuje materiał i przychodzę do końcówki no i to jest końcówka technicznie prawdopodobnie wygrana Aczkolwiek, wiadomo, hetman, skoczek, krótki czas, e, trzeba uważać na wieczne szachy. Więc moim planem jest tutaj doprowadzenie pionka e, do pola przemiany. Będę pomagał e, temu pionkowi moim hetmanem. Skoczek raczej powinien się skupić na sekuracji mojego króla, żeby tutaj nigdy nie było jakichś takich wiecznych szachów. E, no i też e, tego skoczka najlepiej ograniczyć, stwarzając czasami groźby na królu e, przeciwnika. Więc idę po prostu pionem. Ruch H6 prędzej czy później musiałby być zrobiony. Jeżeli ten skoczek ma gdzieś sobie pójść, no to król musi mieć jakiś lufcik, żeby nie dostać mata. Hetman A6 przygotowuje tutaj autostradę dla piona B, więc wszystko jest gotowe do tego, żeby pionka ruszyć. No ale przeciwnik oczywiście nie, nie zwleka i atakuje pionka na F2, w przyszłości skoczek na F4 może wylądować jakaś siatka matowa tutaj może się pojawić. Ale gram B5, bo mój pionek jest bardzo szybki. Hetman E2, żeby jeszcze trochę opóźnić marsz pionka B. Nie można oczywiście pionka B ruszyć, bo hetman na A6 podwisa, więc hetmanem usuwam się na pole C6. No i teraz jest ruch skoczek G6 i grozi mi skoczek F4 potem tu i tu. I tutaj prawdopodobnie mogłem zagrać ruch B6, gdyż jest po prostu taki wariant po B6, gdyby zagrał na przykład to hetman F2 B7 i skoczek F4, to po prostu dorabiam z szachem, i tutaj mam bardzo ważnego szacha na B1. I po G6 po prostu mogę wycofać się Hetmanem na C2, broniąc tego pionka na G2, i tu oczywiście mam pozycję wygraną. Nie wgłębiałem się w ten wariant, szczerze mówiąc, i tutaj postanowiłem zagrać trochę bezpieczniej, czyli spacyfikować tego skoczka, dając szacha na E8. Wymuszając ten ruch, lub zasłonięcie się skoczkiem na F8 lub Król H7. Przeciwnik wybrał Król H7. Gdyby wybrał skoczek F8, no to wtedy już ta groźba związana z polem na G2 nie byłaby aktualna. No a podejściu na H7 mam pionka na F7, wykorzystując fakt, że po pierwsze bronię tutaj pola na F4, skoczek nie może tutaj stanąć i bronię też pionka F2. W jaki sposób bronię pionka na F2? Zaraz się przekonacie. Pionek na B5 został zbity. Ja biorę piona na E6, więc już moim atutem nie jest wolny pion B. Natomiast zamiast tego zdobyłem dwa pionki przeciwnika, więc mam już dwa piony więcej i mam wolnego piona E. Co jednak ważniejsze, to to, że akcja toczy się już tylko na skrzydle królewskim. Więc to nie wygląda na zasadzie, że ja idę pionkiem po Hetmana, a on tutaj liczy gdzieś na. Jakiegoś wieczniaka, Hetmanem, skoczkiem, próbuje mi tu zrobić jakąś akcję, bo ja teraz moimi figurami jestem na szczyle królewskim i na tam nie pozwolę. Pamiętajcie, jeżeli macie dużo przewagę w partii, to najważniejsze jest y, ograniczenie kontrszans przeciwnika, i tutaj właśnie tych kontrszans nie ma, i po Hetman y, E2 oczywiście można pewnie bić tego pionka na y, D5, ale dla mnie było właśnie najważniejsze ograniczenie tutaj szans przeciwnika, czyli związanie Skoczka z królem, tak że on nie może się ruszyć żadną z tych figur, i jednocześnie na motywie taktycznym bronię pionka na F2. Jaki to motyw? Zaraz zobaczycie, bo J.S.P.M. tutaj wpadł yy, w tę pułapkę, zbił na F2 i dostał ruch skoczek G5 szach, i oczywiście tutaj oddał, ponieważ po biciu na G5 Hetman jest niebroniony i pozycja jest kompletnie wygrana. Także udało mi się taką partię. Wygrać nie była to oczywiście najczystsza partia, pomogło mi trochę szczęście, że przeciwnik dość szybko mi jakość podstawił. To był jedyny moment, kiedy właśnie do końca nie kontrolowałem tej partii, kiedy tę jakość zdecydowałem się poświęcić, ale poza tym wydaje mi się, że grałem całkiem poprawnie. Także, tak jak mówiłem na początku, drodzy widzowie, jeśli podobał Wam się film, to zostawcie kciuka w górę. Dajcie znać w komentarzu, co można by zrobić inaczej, co można zmienić, co można dodać, co można zabrać z tego filmu. No i jeżeli feedback będzie dobry, to zapewne powrócę z kolejnym odcinkiem. Także trzymajcie się i do zobaczenia.